Jeżeli rzucasz trzema symetrycznymi monetami, jakie będzie prawdopodobieństwo, że otrzymasz przynajmniej dwie reszki. Poniższy diagram ilustruje wszystkie możliwe wyniki rzutu trzema monetami. No i tutaj mamy diagram w postaci takiego drzewka, który reprezentuje wszystkie możliwe wyniki. Popatrzmy o co tutaj chodzi. Tutaj mamy wynik pierwszego rzutu. Może wypaść orzeł lub reszka. Na pierwszej monecie może wypaść orzeł lub reszka. Jak na pierwszej wypadnie orzeł? to na drugiej może wypaść orzeł lub reszka. Jak na pierwszej wypadnie reszka, to na drugiej też może wypaść orzeł lub reszka. Czyli to nam reprezentuje wyniki rzutu dwiema monetami. Teraz, dla każdego wyniku, który wypadł na tych pierwszych dwóch, mamy tutaj wyniki możliwe na tej trzeciej monecie. Czyli na przykład co oznacza ten liść. Tutaj mamy drzewo, więc te końcówki tutaj nazywa się liściami. Te Elementy diagramu, które dalej już się nie, nie, nie rozdwajają, te końcowe. Więc co oznacza ten liść? Oznacza, że na trzeciej monecie wypadł orzeł, na drugi wypadł orzeł i na pierwszej wypadł orzeł. Czyli ta ścieżka tutaj w tym drzewie na pewno nie spełnia tego warunku, który mamy w zadaniu, że muszą być co najmniej dwie reszki. No to sprawdźmy po kolei wszystkie liście. Tutaj mamy reszkę na trzeciej monecie, ale na drugiej orła i na pierwszej orła, czyli to nie spełnia. Tutaj mamy Orła na trzeciej, reszkę na drugiej i orła na pierwszej. Znowu tylko jedna reszka. Popatrzmy tutaj. Tu mamy reszka, reszka i orzeł. Czyli tutaj mamy dwie reszki. Czyli ja może zamaluję te, te elementy tego diagramu, te liście, które spełniają nasz warunek, żeby potem je policzyć. Czyli tutaj mamy to taki wynik, który sprzyja temu, czego, o co nas pytają w zadaniu. Patrzmy tutaj. Tu mamy orzeł, orzeł, reszka, czyli nie. Reszka. Orzeł, reszka. Dwie reszki, czyli są co najmniej dwie reszki, więc to jest na pewno dobrze. Teraz patrzmy tutaj. Orzeł, reszka, reszka. No ale tak, tutaj mamy reszka na pierwszym, reszka na drugim. Więc już niezależnie od tego, co wypadnie na trzeciej monecie, to te zdarzenia na pewno będą spełniały ten warunek, bo już mamy co najmniej dwie reszki na pierwszych dwóch monetach. No to teraz obliczmy prawdopodobieństwo. Policzmy może, ile jest. Wszystkich zdarzeń elementarnych jednakowo prawdopodobnych. No, monety są symetryczne, czyli każdy wynik jest tak samo prawdopodobny w rzucie pojedynczą monetą, więc te wszystkie zdarzenia są jednakowo prawdopodobne, a jest ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli mamy 8 jednakowo prawdopodobnych zdarzeń, a ile jest tych, które spełniają warunki zadania? No, 1, 2, 3, 4. 4 są takie zdarzenia. Czyli odpowiedź. Na pytanie postawione w tym zadaniu będzie taka, że to prawdopodobieństwo jest 4/8, a to można skrócić, czyli będzie 1/2.